bardzo miło mi Cię tutaj witać w naszym studio. Poli jest producentem, który dostarcza rozwiązania do komunikacji i do konferencji. Ale z czego najbardziej jesteście znani? To takie bardzo ogólne stwierdzenie, natomiast kilka słów na temat osi czasu, tak naprawdę. Poli to jest spółka, która powstała po połączeniu dwóch legendarnych firm produkujących czy dostarczających rozwiązania audio i wideokonferencyjne. Jedna Plantronics, pewnie słyszałeś o tej spółce, producent zaawansowanych zestawów słuchawkowych. Ciekawostka, w 1969 roku NASA wysłała ekipę Apollo 11 na Księżyc, gdzie Neil Armstrong w momencie, kiedy postawił pierwszy krok, wykorzystywał słuchawki Plantronicsa do transmitowania tych sławnych słów. Jeżeli chodzi Wszyscy znają zegarek, o słuchawkach pewnie nie słyszeli. MS-50, jeżeli ktoś chciałby sprawdzić, to zachęcam do tego. Można wygooglować i zobaczyć kilka ciekawych informacji. No i to też pokazuje innowacje pod kątem spółki, którą reprezentuję. No i Polycom, znany producent systemów wideokonferencyjnych, który zaczynał od systemów audiokonferencyjnych, takich trójramiennych, Medus, Spiderfonów, które często można zobaczyć w filmach na przykład, głównie amerykańskich, w salach zarządu różnych firm. Jeżeli w wielkim skrócie, od listopada ubiegłego roku jesteśmy formalnie częścią korporacji HP Inc. Jesteśmy częścią takiego departamentu, który jest odpowiedzialny za dostarczanie rozwiązań do pracy, do przedsiębiorstw, do pracy w modelu hybrydowym i dostarczamy rozwiązania do pracy współpracy grupowej, czyli wyposażenie sal z przeznaczeniem do wideokonferencji, no i do pracy indywidualnej, czyli pomagamy firmom w stworzeniu, w przygotowaniu takiego nowoczesnego, cyfrowego miejsca pracy, bez względu na to, gdzie pracownik tą pracę wykonuje, czy to jest dom, czy to jest biuro, czy to jest hybryda, czy na przykład jest ciągle w trasie. Pod każdą potrzebę mamy konkretne rozwiązanie. Rozmawiamy w połowie października. To jest też dobry czas na podsumowania tego roku, no bo o to chciałem właściwie zapytać, jaki dla Was, jako dla Poli, był ten 2023? Za wielu informacji nie będę mógł zdradzić oczywiście, z wiadomych powodów. Natomiast biorąc pod uwagę ciężką sytuację makroekonomiczną, czyli inflację i tą straszną wojnę za naszymi granicami, performujemy, jeżeli mogę tak się wyrazić, bardzo, bardzo dobrze. Mieliśmy kilka bardzo istotnych momentów, gdzie pokazaliśmy branży i naszym klientom nowe rozwiązania audio i wideokonferencyjne, które no dzisiaj mamy ze sobą tak naprawdę, także jeżeli to jest streamowane i ktoś to jeszcze dzisiaj będzie oglądał, to zapraszamy serdecznie do obejrzenia, a jeżeli nie, to zapraszamy do naszego centrum demonstracyjnego, które znajduje się w Warszawie, w biurowcu Metropolitan, zaraz przy placu Piłsudskiego. Piękne miejsce, pięknie wyposażone sale wideokonferencyjne, zapraszamy. Nie wszyscy pewnie mogą zobaczyć, mogą tutaj się pojawić z nami, żeby podejść do Waszego stoiska, ale może mógłbyś w kilku słowach opowiedzieć o tym prawdopodobnie najciekawszym produkcie, rozwiązaniu, które właśnie pokazujecie. Zdecydowanie. W tym roku pojawiło się kilka rozwiązań. Kilku nie da się pokazać, ponieważ jest to platforma wideokonferencyjna, która jest skierowana głównie do klientów, którzy cenią sobie bezpieczeństwo, prywatność. To jest Poli Private Connect, infrastruktura wideokonferencyjna, z której korzystają firmy, tak jak wspomniałem, którym zależy na bezpieczeństwie i na kontroli swojego środowiska. Firmy, które nie są z różnych powodów jeszcze gotowe na pójście w pełną chmurę do Teamsów, do Google Meeta czy do Zooma. Natomiast jeżeli chodzi o urządzenia, w naszej nomenklaturze końcówki do wideo i audiokonferencji, w tym roku pojawił się wideoterminal X52 z fantastyczną optyką, z fantastycznymi technologiami audio. Co mogę powiedzieć więcej? Zapraszamy do testów do naszego dystrybutora, z którym dzisiaj wspólnie jesteśmy na imprezie NECA i Sharpa Exclusive Networks. Jeżeli chodzi o systemy do komunikacji takiej indywidualnej, to w tym roku pojawiło się kilka zestawów słuchawkowych. Voyager Surround 80, Voyager Surround 85 i Voyager 360. To są absolutne nowości. Te urządzenia, o których mówię, one są kompatybilne z większością czołowych platform UCNC, jak Teams, jak Google, jak Zoom i szereg innych czołowych, powiedzmy zachodnioeuropejskich albo amerykańskich, które nie są zbytnio popularne w Polsce.
I tu postawię kropkę, bo naprawdę, jeżeli chodzi o portfolio, ono jest mega szerokie i nie starczy nam dzisiaj czasu na opowiedzenie o wszystkim. Być może to portfolio łączy jedna rzecz hot, jak to mówią, sztuczna inteligencja. Czy ona jest obecna w tych produktach, które pokazaliście w tym roku? Czy zastanawiacie się nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w swoich produktach? Dobre pytanie, dziękuję. Oczywiście to jest takie słowo buzz. Ten skrót AI czy AI jest chyba dostępny w nazewnictwie produktów każdego producenta. Natomiast tak, idziemy w tym kierunku i to jest jedna z technologii, która będzie rozwijana i jest zaimplementowana w naszych rozwiązaniach, takich jak nasze wideobary na przykład serii X oparte o system operacyjny Android. Oczywiście to nie jest ten Android, który możemy spotkać w urządzeniach konsumenckich. To jest sztuczna inteligencja wykorzystująca algorytmy, które pomagają nam do takiego zaawansowanej automatyzacji kadrowania grupy, kadrowania osoby mówiącej, dzielenia ekranu na wiele części, na wiele kafelków. To trzeba zobaczyć. Ta sztuczna inteligencja wykorzystuje te mechanizmy, żeby stworzyć wrażenie, że razem z nami podczas takiego spotkania wideokonferencyjnego jest operator kamery, którego tak naprawdę nie ma. To jest taki wirtualny operator kamery, który myśli za nas w pewnym sensie, a my skupiamy się po prostu na temacie spotkania. Sztuczna inteligencja w kontekście zaawansowanych, takich innowacyjnych technologii audio, które pozwalają na stworzenie takich wirtualnych bramek, ogrodzeń akustycznych, które nie wpuszczają spoza tego ogrodzenia akustycznego żadnych niechcianych dźwięków. Czyli ucho po drugiej stronie, mówiąc kolokwialnie oczywiście, nie słyszy tych hałasów, które są albo mogą się pojawić podczas spotkania w naszej sali wideokonferencyjnej. Takie, które się najczęściej pojawiają, to klepanie w klawiaturę, stukanie w klawiaturę. Ktoś zapomni wyłączyć telefon, ktoś szura kartkami. No zdarza się też, że ktoś je chipsy, tak to mam często pokazane na tych filmach takich instruktażowych naszych wewnętrznych. Natomiast wiadomo, wszyscy na instruktażowych jedzą chipsy i popcorn w kinie. Dziwne, dokładnie tak. Natomiast tak, będziemy to rozwijać. Jest to zaimplementowane nie tylko w wideoterminalach, ale również w naszych zestawach słuchawkowych. I na koniec takie pytanie, które stawiamy właściwie wszystkim tutaj. Co planujecie pokazać na najbliższym ISE w Barcelonie? Oczywiście nie zdradzę, wiem co pokażemy, ale na ten moment nie mogę zdradzić. Natomiast spodziewajcie się, że będzie liczba produktów dwucyfrowa, nowych produktów, nowych rozwiązań pokazana na najbliższej imprezie ISE w Barcelonie. Dziękuję bardzo. Dziękuję.